Przemysław Szenk, Sport na antenie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest dziennikarz sportowy TVP Sport Jan Sławiński. Witam cię bardzo serdecznie. Witam również serdecznie. Za nami bardzo emocjonujący i ciekawy rok w piłce nożnej. Łączymy się, żeby sobie podsumować ten bardzo ciekawy rok, ale zaczniemy chyba od... Nie będę bać się takich słów skandalu w polskiej piłce. Dostaliśmy prezent, którego nie chcieliśmy chyba dostawać pod choinkę, czyli cała sytuacja z Paulo Souzą. Jak w pierwszej chwili zareagowałeś w ogóle na wieść o tym, że selekcjoner reprezentacji Polski chce nagle odejść z kadry i już negocjuje nawet z klubami brazylijskimi? Wiesz co, bo jak się o tym dowiadywałem, no pierwsze, no to wiadomo, te plotki od południowoamerykańskich dziennikarzy, że jest temat, że Paulo Souza jest zainteresowany, wiadomo, jakieś tam rozmowy oficjalne czy nieoficjalne trwają, no ale to tak jak już dużo osób mówiło, że plotki się pojawiają zawsze. Jak jest trener w miarę znany w środowisku, zwłaszcza, że Brazylia, język portugalski, jest łatwo, jest komfortowo tam pracować. No ale kiedy prezes Kulesza wrzucił tweeta, że faktycznie oficjalnie dostał taką informację od Paulo Souzy, było mi trochę przykro w sumie, bo ja jestem człowiekiem, który praktycznie Paulo Souzę do samego końca za wszystko starał się bronić, więc nie wiem, czy powiedziałbym, że to jest oszust, że oszukał Polaków, oszukał PZPN. Są to mocne słowa. Mi jest po prostu przykro i czuję się bardziej rozczarowany niż zły. Ale wiesz, ale z drugiej strony, czy nie mogliśmy się tego trochę spodziewać, bo podobna sytuacja była w Bordeaux, jego poprzednim klubie, gdzie był zatrudniony. Tam też z dnia na dzień odszedł z klubu. Piłkarze też byli zaskoczeni, że nie zjawił się na treningu. I chciałbym cię zapytać, co to może oznaczać w ogóle w kwestiach takich wizerunkowych dla PZPN-u? Czy to może być tak, że wzięliśmy trenera z takiej łapanki w ogóle, że jesteśmy tacy niepoważni, że można od nas odejść z dnia na dzień? I jak to w ogóle można komentować i w jaki sposób można w ogóle na tą całą sytuację patrzeć? Wiesz co, bo wracamy do samego początku, gdzie pojawiło się pierwszy raz nazwisko Paulo Souzy, gdzie Zbigniew Boniek ogłaszał, że jest ta zmiana. Po tej ogromnej radości, po skończeniu wielkiej przygody Jerzego Brzęczka z reprezentacją, bo umówmy się, to była bardzo dobra informacja, był Paulo Souza, no i wtedy gdzieś tam były wrzucone te wszystkie opowieści o tym, jak on zostawiał po sobie smród, spalone mosty, praktycznie w każdym miejscu, w którym pracował, i wtedy też byłem w tym gronie ludzi, którzy mówili, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby brać człowieka z taką historią do reprezentacji, ale później na pewno w dużej mierze przez to, że tłumaczyłem większość wypowiedzi Paulo Souzy, które były czy po meczach, czy przy okazji różnych rozmów, więc może też na to patrzyłem trochę z takiej prywatnej perspektywy, że podobało mi się to, jak mówił, bo mówił też często w taki w miarę prosty, zrozumiały sposób, więc gdzieś tam do mnie to przemawiało. Może trochę wiadomo, nie, trzeba było patrzeć na to przez pryzmat taki, że on wie, co powiedzieć, tak jak w pierwszym filmiku, gdzie było pokazane, jak przyjechał w ogóle do siedziby PZPN-u, no to praktycznie patrząc z perspektywy tego, co się stało w ostatnich dniach, widać było, że dobrze przestudiował to, jaką polscy kibice i w ogóle jaką my mamy mentalność, i dokładnie takimi kartami grał, tak, żeby się wszystkim przypodobać. Trochę nie rozumiem ludzi, którzy mówili, że od samego początku mu nie ufali, bo ciężko mi uwierzyć, żeby teraz nagle wychodzili z jaskini ludzie, którzy mówią, a wiedzieliśmy, że tak będzie, no bo można było uwierzyć w to, że faktycznie Souza podchodzi do tego tematu poważnie. Okej, dało się to zrobić w dużo bardziej subtelny sposób, jeśli mówimy o odejściu z reprezentacji. Można było wybrać
lepszy moment, no bo jesteśmy w dokładnie takim samym momencie, w jakim byliśmy no, rok temu, że gramy za chwilę w marcu ważne mecze, my jesteśmy bez trenera i trzeba przygotowywać tę kadrę. Był to człowiek z zagranicy i wiadomo, że teraz będzie się patrzyło na trenerów z zagranicy trochę inaczej. Ale ja uważam, że obie strony są troszkę winne tej sytuacji, bo Paulo Sousa wiadomo, zachował się jak zachował, wybrał słaby moment, zrobił to w słabym stylu, ale pamiętajmy, bo o tym dużo ludzi zapomina, że on dalej na ten moment 28 grudnia o 21:58 jest trenerem, selekcjonerem reprezentacji Polski. Więc i PZPN nie jest bez winy, no bo zapewne gdzieś tam taką cegiełkę, tę nieufność po zmianie prezesa w stronę Paulo Sousy, no bo było dużo plotek o tym, że powinno się selekcjonera zwolnić, pozbyć przy pierwszej możliwej okazji, to jest trochę wina PZPN-u. Wina Paulo Sousy, że no to tak jak mówiłem, timing wybrał najgorszy z możliwych. Zgadzam się z tobą w takiej kwestii, że to jest trochę wina z obu stron. Słyszy się też, że sama umowa z PZPN-em Paulo Sousy była tak słaba, że w żaden sposób nie chroniła interesów PZPN-u. Ale też chciałem się zapytać ciebie o, jak skomentujesz tą argumentację Paulo Sousy, bo on stwierdził, że tak właściwie jest jeszcze dużo czasu do balarzy, bo są 3 miesiące, a tak właściwie nowy selekcjoner będzie miał tylko 2 treningi przed meczem z Rosją. No i jedno zgrupowanie, dokładnie, w ogóle nie ma chyba argumentów podanych ze strony selekcjonera, dlaczego taka zmiana nastąpiła. Oczywiście Flamengo, no bo mówimy w perspektywie tego klubu, to jest drużyna z ogromnym potencjałem, z ogromnymi nadziejami, z ogromnym zapleczem finansowym i uważam zupełnie szczerze, że miejsce jest to dla trenera piłkarskiego dużo lepsze niż reprezentacja Polski, bo też trochę odwołując się do tego, o co pytałaś się mnie przy poprzednim pytaniu, czy gdzieś tam to świadczy źle o naszej piłce, ja uważam, że trochę tak, no ale z drugiej strony kolega wczoraj słusznie zauważył, że jak my byśmy zareagowali, gdyby pojawiła się informacja, że selekcjoner reprezentacji, powiedzmy, Walii odchodzi do wielkiego klubu, nie wiem, niech to będzie, czy to będzie Australia, czy Japonia, chociaż to są słabsze ligi od brazylijskiej, czy nawet do klubu argentyńskiego, myśmy stwierdzili, że okej, no jakby sytuacja będzie trudna, no ale też się trudno dziwić, że odchodzi do lepszego środowiska. Pieniądze też podobno mają być większe, a słuchałem wypowiedzi Paulo Sousy i jeśli się nie mylę, to była pierwsza rozmowa z Jackiem Kurowskim dla TVP Sport, Paulo Sousy jako selekcjonera reprezentacji Polski. I też tam takie zdanie padło ze strony Paulo Sousy, że on nie planuje przyszłości, tylko powiedział coś w stylu, że pojawiają się różne możliwości i on je analizuje na bieżąco, w zależności od tego, jaka jest sytuacja i z jego perspektywy patrząc, on te baraże może przegrać. Nasza reprezentacja na Mundial może nie awansować. Nawet pokuszę się raz jeszcze o stwierdzenie, że większa szansa jest, że my na Mundial nie pojedziemy, mając takich rywali w drabince, jakich mamy. Zresztą niewiele jest możliwości, w których ta sytuacja byłaby bardziej komfortowa, no bo i tak los nas potraktował w miarę dobrze, no ale człowiek idzie do miejsca, gdzie ma większe możliwości. Może coś wygrać, no bo szansa na to, że wygra cokolwiek z reprezentacją Polski jest absolutnie niewielka, za lepsze pieniądze. No i poza tym nie wiem, jaka jest twoja opinia na ten temat, ale ja wolałbym leżeć sobie na plaży gdzieś w Brazylii, obserwować to, jak to wygląda, a nie słuchać co chwilę opinii, że ja powinienem jechać do Radomia czy do Gliwic, z całym szacunkiem do tych miejscowości. No to trudno też się nie zgodzić z taką argumentacją, choć można tutaj też rozmawiać godzinami na ten temat. Ale jak ty w ogóle patrzysz i oceniasz te kilka miesięcy pracy Paulo Sousy w reprezentacji Polski? Bo odniósł zwycięstwa z takimi tuzami, można powiedzieć, jak Andora czy San Marino.
ale nawet to San Marino strzeliło nam gola. You know, Przemek, we have to have the mentality, the offensive mentality, the capacity. No, generalnie z takich rzeczy go zapamiętamy. Okej, ci rywale, których pokonał Paulo Sousa, nie były to drużyny z górnej półki. Z Anglią wyglądało to w bardzo mieszany sposób. My na ten moment, oczywiście, jakby nie patrząc na całą sprawę z rozwiązaniem kontraktu, gdyby tutaj był pełny spokój, no to tak naprawdę bylibyśmy też gdzieś mentalnie, patrząc na reprezentację, w sytuacji, w jakiej byliśmy na samym początku drogi Paulo Sousy. Chociaż ja bardzo pozytywnie odbieram tę zmianę, że gdzieś jest to wyjście spoza tej takiej trochę naszej gry, naszej piłki. Gdzieś jest to takie trochę nowocześniejsze, bardziej ofensywne, bardziej odważne. Okej, tracimy bramki z rywalami absolutnie tragicznymi, no bo umówmy no się, z amatorami. Tracimy San Marino. Z amatorami, no dokładnie. nie bójmy się takich słów. Z drużynami, gdzie grają strażacy, policjanci, listonosze. No. Pierwsza drużyna, która w jednym roku kalendarzowym straciła gola z San Marino i z Andorą, to jest osiągnięcie, trzeba przyznać, wybitne. Przebijanie jakichkolwiek rekordów, jakichkolwiek sufitów, które były przed naszą reprezentacją. Mecz z Węgrami, ten drugi, to jest kompletnie inna historia. Ja mam wrażenie, może trochę na wyrost można to odebrać jako gdzieś tam już brak głowy Paulo Sousy przy naszej reprezentacji. Te argumenty, które przedstawiał, że miał przesłanki ku temu, żeby takie decyzje podjąć, w ogóle jakby całe absurdalne zamieszanie i dopóki nie będziemy oficjalnie wiedzieli, jak wyglądała sytuacja Lewandowskiego w tym czasie, czy to była jego decyzja, czy Paulo Sousa wziął to trochę w stylu José Mourinho na barki, po prostu wziął winę na siebie, no to też trudno to komentować, tak? Czy była to decyzja zawodnika, czy była to decyzja trenera. Ja go będę bronił na pewno za Euro, bo jest przecież to nagranie, gdzie dokładnie opisuje straconą drugą bramkę ze Słowacją, że jest Skriniar przy stałym fragmencie gry. Skriniar strzela zwycięską bramkę, tak dobrze pamiętam? Chyba dobrze. Chyba tak. Dla Słowacji. My ten mecz przegrywamy. To jest to coś, co było przewidziane. Kamyczek do ogródka, Grzegorz Krychowiak i czerwona kartka. Byłoby łatwiej na pewno się bronić i tutaj jak raz nie zadziałały zmiany Paulo Sousy, tak akurat właściwie chyba w najważniejszym meczu, który miał za swojej kadencji, ale za całą resztę i tak dużą odpowiedzialność zrzucałbym na zawodników, no bo to oni są na boisku, to oni grają w piłkę, oni dostają wskazówki od selekcjonera, tak? I oni się muszą w pewien sposób do tego dostosować, a my poza kilkoma zawodnikami tak naprawdę jesteśmy reprezentacją, mówmy się, przeciętną. I okej, wpadka przy pracy, błąd zawodników, błąd selekcjonera w meczu ze Słowacją. To mogło skończyć się zupełnie inaczej. Remis z Hiszpanią, okej. Chociaż nie jest to taka Hiszpania też gdzieś tam z tego primu, prawda? Z tego primu, nie oszukujmy się. Z jednej strony Iniesta, Puyol, Xavi, a teraz starszy Busquets. No, ja nawet powiem szczerze, że nie wiem, czy wymieniłbym chociaż połowę tej jedenastki, która grała z nami, ale też dużo szczęścia w tym meczu, tak? Bo i przecież rzut karny, to, że mamy faktycznie ten remis. Był to fajny wynik. Potem mecz ze Szwecją, który miałem przyjemność komentować audiodeskrypcyjnie. I tam też na sam koniec powiedziałem, że warto zaufać Paulo Sousie, bo uważam, że i tak ten mecz pokazał, że jest ten kierunek fajny. No i te cele minimum, gdyby tak uczciwie na to spojrzeć, poza Euro, bo o których powodach już też mówiłem, to tak naprawdę cel minimum, czyli baraże, został wykonany. Nie było rozstawienia. Okej, no nie fajna sytuacja, nie ma rozstawienia, które być mogło być właściwie, powinno, bo tam chyba było około 90-kilku% szans, o ile nie 100%, że przy zwycięstwie jesteśmy rozstawieni, chyba że zdarzą się jakieś tam kosmiczne wyniki, ale i tak mimo tego braku rozstawienia trafiamy do całkiem niezłej drabinki drużyn, które są mniej więcej na naszym poziomie, może są gdzieś tam minimalnie lepsze czy minimalnie gorsze, zależy od dyspozycji dnia, więc
Patrząc na to jakby z dzisiejszej perspektywy, no to wszystko, co trzeba było zrobić w takim, jakby w takim małym okienku czasowym, no bo jednak to jest rok pracy. To jest początek eliminacji po jednym zgrupowaniu, tak jak teraz powiedzmy ten strażak, który przyjdzie, o którym też pewnie będziemy rozmawiać, będzie miał, potem euro, na które też umówmy się nie było za dużo czasu, żeby się przygotować, bez Piątka, bez Milika. Potem reszta eliminacji nie najgorsza. Tak, jest Buxa, jest Mati Cash, to też są jakieś tam wprowadzone nowe nazwiska. Świdelski. Reprezentacja no, była mimo wszystko bardziej ekscytująca. No tak naprawdę jedna z najbardziej ekscytujących reprezentacji od lat, jaką pamiętam, przynajmniej patrząc na to, jak te mecze wyglądały. Powoli zamykając już ten wątek, bo to jest podsumowanie całego roku, a nie tylko polska piłka i sytuacja reprezentacyjna. Jak myślisz, jak zareagują teraz sami piłkarze? Chodzi mi też o strefę mentalną w kontekście tych balażowych meczów w marcu. Czy to może być w sumie dodatkowy impuls i motywacja, żeby pokazać Portugalczykowi tą złość, ale na boisku w marcu? Czy to może być taki dodatkowy plusik? Ja się zastanawiam właśnie w tej kwestii, no bo powiedzmy zachowanie pewnego profesjonalizmu gdzieś tam. Nie jest to taka sytuacja, że powiedzmy jest pół na pół szans, tak? Że gdzieś tam Paulo Sousa czy może wrócić, mimo że bardzo chciałbym, żeby jeszcze na te dwa mecze Paulo Sousa został jako nasz selekcjoner. Powiem dlaczego trochę pewnie później, ale nie wiem, czy ten profesjonalizm i trochę może odcięcie się od sprawy gdzieś tam nie da takiej sportowej złości, jaką wszyscy oczekujemy. Raczej dużej katastrofy nie będzie. Może jest frustracja pojedynczych zawodników, chociaż nie jestem przekonany co do tego SMS-a, który któryś z reprezentantów podobno wysłał, tak? Z taką tam ogromną frustracją. Może też będzie żal, może będzie rozczarowanie, czy w kontekście jednego, przy dobrych wiatrach dwóch meczów to bardzo dużo zmieni. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo nigdy piłkarzem nie byłem. No ale powiedzmy, że gdyby któryś z szefów, z kierowników, który gdzieś tam mnie bezpośrednio kieruje, prowadzi, został zmieniony, czy sam powiedział, że chce odejść, też starałbym się go zrozumieć, tak? No pytanie właśnie, to już chyba indywidualne podejście zawodników zadecyduje o tym, czy oni będą źli, czy będą chcieli coś komuś udowodnić, ale wydaje mi się, że raczej to niewiele zmieni. Sam wywołałeś to pytanie. Dlaczego chciałbyś, żeby Paulo Sousa jeszcze poprowadził reprezentację w tych dwóch meczach barażowych? Prosta przyczyna, bo nie widzę nikogo innego, kto mógłby do tej reprezentacji teraz z marszu wskoczyć, bo i tak kierowałbym się w stronę zagraniczną. Dałbym czas z PZPN-owi, żeby poszukał kogoś, kto faktycznie będzie do tej kadry pasował. Okej, nie wyobrażam sobie teraz też sytuacji, żeby prezes Kulesza i Paulo Sousa uścisnęli sobie rączkę, stwierdzili, okej, nic się nie stało, popracujemy jeszcze trochę, ale po prostu z braku takiej alternatywy dla Paulo Sousy, która będzie powiedzmy lepsza, nie jestem w stanie sobie wyobrazić po prostu kogoś innego na ławce. No ale załóżmy, że taki scenariusz abstrakcyjny, że Paulo Sousa już mimo tej całej sytuacji, tak, kieruje naszą reprezentacją w marcu. Ale to u samych piłkarzy chyba jest już spalone. Więc to chyba nie byłoby też możliwe też, żeby sami piłkarze na to przyzwolili. Z tej strony też mógłby być protest. Zakładając, że z tego co wiemy w tym momencie z żadnym z piłkarzy Paulo Sousa nie rozmawiał, to może być trochę taka głupia sytuacja faktycznie. No chłopaki, głupie się stało, ale jakby fighting, prawda? To faktycznie, to gdyby na to tak spojrzeć, okej. Okay. Byłoby to dziwne, byłoby to strasznie niezręczne, ale z drugiej strony, no mówię, odcinając już zupełnie temat emocji w tej sytuacji, no to po prostu spośród osób, które mogą obecnie przejąć reprezentację, których mniej czy bardziej oficjalnie wiemy, mimo że jutro jest dopiero zebranie władz PZPN-u, prezes Kulesza też mówił w sportowym wieczorze, że na razie
tych poszukiwań zastępstwa nie ma, bo na razie mamy selekcjonera, którym jest Paulo Sousa. Ale chciałbym też porozmawiać na chwilkę o tych kandydatach na strażaka, bo na razie nie mamy innego określenia, bo chyba teraz będziemy upatrywać tego nowego selekcjonera nie jako selekcjonera reprezentacji Polski, tylko jako taki strażak, który ma wejść, taki zadaniowiec, jak masz na przykład w meczach NBA wchodzi zadaniowiec na te 3-4 minuty i ma rzucić 2-3 trójki i to ma przesądzić o zwycięstwie drużyny. No, to jest takie trochę szukanie jak dla drużyn w strefie spadkowej na koniec sezonu, to się zgadzam. No właśnie, i się pojawiają takie nazwiska jak Michniewicz, Nowak, Nawałka i doszły na słuchy też chyba dzisiaj Jürgen Klinsmann. Kogo byś, gdybyś już miał wybierać, Paulo Sousa już nie wróci, dobra, to kogo byś wybrał? Z tych dostępnych trenerów, no na rolę strażaka, tak? Bo też czytaliśmy, że Adam Nawałka jest gotowy, żeby przejąć tą kadrę, tylko ma jeden warunek, że po barażach odchodzi. No, podobno tak, chociaż inne wieści były, że niby chciałby zostawać dalej z tą kadrą, ale dla mnie Adam Nawałka trochę, może nieco żartobliwie, skończył się na meczu z Japonią, bo uważam, że po tym, jak wyglądał mecz z Japonią na mundialu, te drzwi do reprezentacji też powinny być zamknięte, bo no, był to, mówiąc zupełnie szczerze, żart, tak? No, z drugiej strony miał kontakt z zawodnikami, którzy i tak dalej stanowią o sile tej reprezentacji, więc na pewno, gdyby teraz wszedł do szatni, no to w pewnym stopniu posłuch mógłby mieć. Pytanie tylko, czy miałby jakieś nowe sztuczki, żeby kogokolwiek tam z rywali zaskoczyć, bo materiałów do analizy Adama Nawałki jako selekcjonera reprezentacji Polski jest całkiem sporo i zapewne tutaj już też trochę wróżenie z fusów, no ale wróciłby do tej swojej gry za jego kadencji. Z kolei Jürgen Klinsmann, no to rzuca się w oczy ta przygoda ostatnia z Hertą, która potrwała chyba 10 meczów, jeśli się nie mylę, i miało być pięknie. Potem wyszedł też całkiem spory brud, jeśli chodzi o tego szkoleniowca. Czesław Michniewicz, trochę zweryfikowany przez Legię Warszawa, chociaż są ludzie, którzy mówią, że pokazał przecież w Pucharach Europejskich klasę, był przecież selekcjonerem reprezentacji lat 21. Rosja to byłby idealny rywal, ma teraz dużo czasu, może przygotować dużo analiz, może w perspektywie dwóch spotkań okej, ale cały czas uważam, tak jak sam mówiłeś, szukajmy selekcjonera na dwa, a właściwie na jeden, tak, mecz, no bo na ten moment gramy jeden mecz, ten drugi wcale nie jest pewny, musimy z Rosją wygrać, a więc dwa zadania przed PZPN-em, znaleźć selekcjonera, który ogarnie baraże, ale w trakcie cały czas, żeby ten selekcjoner miał świadomość, że jakikolwiek by to wynik nie był, to i tak swoją przygodę z reprezentacją na tych dwóch meczach zakończy. My musimy poszukać fachowca, tylko zastanawiam się, czy jest ktokolwiek z takich, powiedzmy, dużych, czy nawet z tej takiego drugiego rzędu selekcjonerów, trenerów, jest takie nazwisko, które zdecydowałoby się na to, żeby do reprezentacji Polski przyjść, bo cały czas, mimo różnych opinii, mimo nadziei, mimo Roberta Lewandowskiego w kadrze, musimy pamiętać, że ta kadra wcale nie jest jedną z najlepszych na świecie. To jest kadra raczej przeciętna, z potencjałem na to, żeby z tymi najlepszymi powalczyć. Gdzieś ten taki, powiedzmy, szeroko pojęty środek stawki, gdzieś tak jak Szwajcaria, która eliminuje Francuzów, tak? Rosja, która eliminuje Hiszpanię na mundialu. Coś takiego, gdzie faktycznie raz na jakiś czas możemy liczyć na zaskoczenie, ale uważam, że Euro 2016 było trochę dzięki
szczęściu dużemu też, ułożeniu drabinki i temu, jacy to byli rywale, to jest gdzieś tam taki na ten moment szczyt naszych możliwości. Możesz się ze mną nie zgodzić i pewnie też wielu słuchaczy się ze mną nie zgodzi, ale ja od jakiegoś czasu tak patrzę na tę reprezentację. Okej, jest Robert Lewandowski, potem długo, długo nic. Okej, Piotr Zieliński gdzieś tam się przewija, chociaż ten reprezentacyjny też jest bardzo mieszany, ale tak naprawdę no, cała reszta, no, daleko im do miana najlepszych piłkarzy na świecie. Tu się zgodzę, bo mamy taką topkę Lewandowski, tak jak swego czasu mogę użyć takiego porównania Ibrahimović w Szwecji. Mamy taką top gwiazdę. Potem troszkę posłucha, tak? Na drugim miejscu dałbym tego Zielińskiego. A później no, mamy ten problem, że już te nasze ostoje typu Kamil Glik czy Grzegorz Krychowiak, no niestety lata lecą. Krychowiak bazował na wyprzedzeniu, tak, na przechwytach. Czasem już tego brakuje, dynamika to już nie jest ta sama, ale sam mówiłeś, że mamy też ten potencjał i właśnie potencjał jest w tych młodych, typu Moder, tak. W takich wynalazkach Świdelski, Buksa. Ale też wejdę ci w słowo, przepraszam, ale też uważam, że na ten moment nie jest to zaplecze, które pozwalałoby spokojnie myśleć o przyszłości. Z drugiej strony, nie wiem na ile to jest potwierdzona plotka, na ile o tym się też dużo mówiło, no ale gdzieś tam cały czas mam z tyłu głowy, jest w tle temat przyszłości Roberta Lewandowskiego z tą kadrą i myślę, że całkiem słusznie użyłeś porównania do Zlatana Ibrahimowicza. Fajnie by było, gdyby do tej reprezentacji przyszedł człowiek, który jest gotowy na to, żeby faktycznie myśleć nad zmianą pokoleniową, żeby faktycznie gdzieś tam tych aktualnych, obecnych liderów może delikatnie nie odstawiać, no bo pamiętamy, jak to się skończyło w meczu z Węgrami bez Kamila Glika na boisku, tak? Paulo Sousa wytrzymał, jeśli się nie mylę, 58 minut bez Kamila Glika na boisku, ale gdzieś faktycznie budowanie tej kadry z myślą o tym, że Robert Lewandowski nie jest wieczny i jeżeli, no bo zacytuję jakby całość tej plotki, którą słyszałem. Podobno miałoby nie być Roberta Lewandowskiego w kadrze w przypadku braku awansu na mundial. Nie jestem do tego w pełni przekonany, nie do końca w to wierzę, ale z drugiej strony okej, jeśli istnieje choćby w 2%, 3% takie ryzyko, no to faktycznie przydałby się człowiek, który też z młodzieżą pracować potrafi. Wiesz, tylko teraz trzeba popatrzeć trochę zadaniowo. Moim zdaniem, tak jak ty chyba też wspomniałeś, ja bym na razie się skupił na ratowaniu tego, co na razie jest, bo nie mamy czasu teraz, żeby myśleć o przyszłości, tak? Mamy jeden mecz balażowy, ewentualnie dwa. I ja bym może bym postawił na tego Michniewicza, który ma ten zmysł taktyczny, Rosja. Ale w międzyczasie, moim zdaniem, PZPN już powinien szukać selekcjonera dalej. Już w takiej dłuższej perspektywie, nie rok jak Sousa, tylko żeby poprowadził tą kadrę 3 lata, 4. Tylko, że jednym z wymogów byłoby, że musi przeprowadzić tą zmianę pokoleniową, którą, jak Boniek w jednym z wywiadów stwierdził, bał się Nawałka przeprowadzić, bo go namawiał, żeby został z tą kadrą, tylko on stwierdził, żebym się tutaj nie pomylił, że on się boi tej zmiany właśnie pokoleniowej. Wiesz co, pamiętam konferencję prasową przed mundialem i jeden z tych dwóch meczów towarzyskich ostatnich. Byłem na konferencji i nawet pytałem się Adama Nawałki, czy po mundialu rewolucja czy ewolucja? I w momencie, kiedy dostałem na to absolutnie niekonkretną odpowiedź, to już wiedziałem właśnie, że ta praca po mundialu Adama Nawałki jako selekcjonera się skończy, bo faktycznie gdzieś tam nie było widać tego, żeby nawet o takiej dalszej przyszłości myślał. Ja tutaj jeszcze tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś o tym, że trzeba to ratować.
żeby tak trochę w stylu NBA złożyć na te dwa mecze taki trenerski All-Stars, zatrudnić trzech, czterech szkoleniowców, Czesława Michniewicza, Adama Nawałkę, wrzucić do tego Michała Probierza, w ogóle wszystkich takich bardziej znanych polskich bezrobotnych trenerów, Ireneusza Mamrota, tak? I robimy z tego po prostu Piotr potężną Nowak. pakę, każdy z nich, dokładnie, Piotra Nowaka, wszystkich tam przecież jeszcze, no to co, Zbigniew Boniek, tak? Był selekcjonerem, no to Zbigniewa Bońka też dajemy do tej Andrzej grupy. Andrzej Stejdał, Jerzy Engel, dokładnie, jak szaleć, to szaleć. Dokładnie, bierzemy po prostu wszystkich, którzy mają jakiekolwiek papiery na trenera i no, polska reprezentacja narodowa, tak? Bez ciebie nie gramy, wiadomo, klasyka gatunku, tak? I wtedy może albo z drugiej strony druga strona, nie wiem, jakichkolwiek takich mocnych stwierdzeń, a może po prostu nie zatrudniajmy trenera, tak? Niech piłkarze po prostu sami stwierdzą, co jest dla nich najlepsze i proszę bardzo, tak? Jest piłeczka, chłopaki sobie grają, a na ławce nie ma nikogo, tak? Ktoś jest zmęczony, panowie, ja już nie chcę grać, zmieniamy mnie, nawet zresztą taki cytat dzisiaj sobie przypomniałem Kamila Grosickiego, myślisz, że fajnie się biega za piłką przez 90 minut, no to prawda, mamy możliwości zmian, bierzemy zawodników, niech oni decydują, kto będzie powołany, niech zadecyduje o tym Robert Lewandowski i Jehana. I tak nie mamy praktycznie nic do stracenia. No to trochę się pośmialiśmy, ale już przechodząc dalej, bo jak wspomniałem, to jest podsumowanie roku ogólnie w piłce nożnej, ale kończąc ten wątek, czy można określić tą sytuację z Paulo Souzą jako zaskoczenie roku w polskiej piłce? Czy jednak większym zaskoczeniem na przykład mogłoby być nieprzyznanie złotej piłki Robertowi Lewandowskiemu, choć też mówiło się, że prawdopodobnie jednak, jak jednak to miało miejsce, zdobędzie po raz kolejny Lionel Messi. Nie, no złota piłka nie była absolutnie zaskoczeniem tutaj. Tak, ta informacja o Paulo Souzie była największym zaskoczeniem tego roku, jeśli chodzi o polską piłkę. Chociaż z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, pamiętając to, co działo się w poprzednich miejscach pracy Paulo Souzy, nie powinno być to absolutnie żadnym zaskoczeniem, ale jednak jest, no i już tak, okej, odejdę trochę od bronienia racji selekcjonera, no bo zachował się w sposób absolutnie zły, absolutnie fatalny i jakby tak, no to jest brud, który za sobą zostawia, no bo dało się to zrobić, powtarzam po raz kolejny, dało się to zrobić w sposób bardziej subtelny, ale na razie jest naszym selekcjonerem, bowiem ta umowa, z tego co wiem, dalej obowiązuje na dzień dzisiejszy. Tylko jeszcze dopowiem jedną rzecz w kwestii, no, bardzo słabego zachowania selekcjonera do tej pory, bo zapewne wiesz, selekcjoner razem z zawodnikami mają wspólną grupę na WhatsAppie i do tej pory selekcjoner nie napisał do zawodników ani słowa. I to jest wiadomość jeszcze z dzisiaj, że on... Ale jest, skoro dalej jest na tej grupie, tylko ja się też zastanawiam, no bo okej, nic nie napisał, ale z drugiej strony w takiej sytuacji, no to też być może, ja rozumiem liczenie na to, że podejmie jakąś tam dorosłą, odpowiedzialną decyzję i sam o tym powie zawodnikom, ale ja się zastanawiam, czy naprawdę żaden z naszych reprezentantów nie próbował się ze selekcjonerem skontaktować, czy na przykład nasz kapitan też nie zadzwonił, nie spytał się, słuchaj Paulo, co się dzieje, tak? O co chodzi? No bo też z drugiej strony, no jeżeli jest to taka sytuacja, że okej, no zawodnicy czekają, no to też jakiś niesmak moim zdaniem powinien pozostać nie tak duży, jak po tej rozmowie Paulo Souzy z prezesem Kuleszą, ale również oni, mając na uwadze, nie wiem, jakieś dobro reprezentacji, powinni też gdzieś tam cisnąć, wałkować tę sprawę. Tak uważam przynajmniej. No, tak jak już stwierdziliśmy, czy podczas nagrania tego podcastu, wcześniej podczas naszej rozmowy, no to jest temat rzeka, tak? A już przechodząc dalej, imprezą roku... No taki jest obraz po prostu aktualnie tego, jak wygląda piłka nożna w Polsce. Niestety. Tak, imprezą roku było bez wątpienia Euro, gdzie wygrali Włosi w finale z Anglikami w emocjonalnym konkursie rzutów karnych.
No, jak dobrze pamiętamy, Polacy niestety nie wyszli z grupy. Jak oceniasz ten cały turniej z perspektywy czasu? Kto cię zaskoczył, kto rozczarował? Jakie masz, no już po czasie, tak, bo minęło kilka miesięcy, jakie masz wrażenia po tym turnieju? Ja mam przede wszystkim nadzieję, że nikt już nie wpadnie na taki genialny pomysł jak organizowanie euro wszędzie, bo to był moim zdaniem jeden z najgorszych pomysłów, który jest mniej więcej na poziomie mundialu co 2 lata, tak? No bo to niszczyło w ogóle, mam wrażenie, jakąkolwiek organizację pracy i to, że jedni grali tyle u siebie, drudzy musieli wszędzie jeździć. Było to poniekąd, zgodzę się z takimi opiniami, które czytałem, które słuchałem, że było to nie do końca sprawiedliwe wobec wszystkich zespołów. Zaskoczenia? Tak się właśnie zastanawiam, czy ktoś negatywnie, no na pewno Francuzi. Bardzo negatywne zaskoczenie, bo byli nie tylko przeze mnie pompowani jako potencjalni mistrzowie Europy, wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Na plus na pewno fajne zawody w grupie śmierci, w grupie F, właśnie z wymienioną Francją, Niemcami, Portugalią, Węgrami, zwłaszcza gdzieś tam w tej ostatniej kolejce, gdzie co chwilę ktoś inny z tej grupy wychodził, co chwilę ktoś inny był na trzecim miejscu. Więc tutaj chyba jeśli chodzi o fazę grupową, to było najciekawsze, co się działo. Oczywiście temat meczu Duńczyków, tak? Tej całej przerwy Christiana Eriksena, w ogóle niespotykanej, i miejmy nadzieję, że sytuacji, która nie powtórzy się w ogóle, jeśli chodzi o światowy futbol, bo myślę, że ty też dochodziłeś do siebie dosyć długo w trakcie tej przerwy, Powiem bo ci dramat. teraz, przepraszam, że się wtrącę. Moim zdaniem, ja do tej pory utrzymuję, że ten mecz nie powinien być dokończony tak, jak został dokończony. Bo Oczywiście. dla mnie to był ogromny skandal, że po prostu piłkarze zostali zmuszeni, żeby grać, bo dobrze, gra grą. Sponsorzy sponsorami, pieniądze pieniędzmi, ale no to było zagrożenie życia. To było zagrożenie życia. Sami Finowie też mówili, byli za Duńczykami. Słyszeliśmy te głosy, więc no moim zdaniem no to nie powinno mieć miejsca. To co się wydarzyło potem. Rozmawiałem, też znowu cię wejdę w słowo, przepraszam. Rozmawiałem właśnie w trakcie tej sytuacji i po też zakończeniu tej drugiej części meczu z kilkoma osobami i tak sobie pomyślałem, że okej, no z jednej strony faktycznie dobrze byłoby przełożyć ten mecz, poczekać aż dotrą oficjalne informacje, co stało się z Christianem Eriksenem. Z drugiej strony, jeżeli sami zawodnicy, bo jeśli się mylę, to mnie popraw, proszę, ale nie wiem, czy nie było takiej sytuacji, że Duńczycy, jakby postawieni przed tą sytuacją, że można dokończyć mecz, też gdzieś tam opowiedzieli się za tym, żeby ten mecz faktycznie dokończyć. No bo kluczowa w tej sytuacji było po prostu, żeby poczekać na informację, czy wszystko jest z Christianem Eriksenem w porządku. Jeżeli taka informacja jest od lekarzy, oczywiście mówię o sztabie medycznym, że z Christianem jest w porządku, ten stan jest stabilny, tak, czy coś takiego, że jemu jakby jego życiu, zdrowiu nic już nie grozi, możemy to spotkanie dograć, choćby to było powiedzmy, nie wiem, pół godziny, godzinę po tej przerwie, wtedy to byłaby słuszna sytuacja. Z drugiej strony, no też z perspektywy organizatorów, chociaż pewnie stwierdzi, że jakby patrzę na to z perspektywy pieniędzy, chłodnej głowy, sponsorów, ale też przy tak wypełnionym meczami turnieju ciężko byłoby w ogóle uczciwie znaleźć jakiś dzień, bo wtedy trzeba by było, mam wrażenie, całą grupę przełożyć, no bo to było pierwsze spotkanie Duńczyków i Finów, pierwsza kolejka w ogóle fazy grupowej tych mistrzostw, więc to trochę rozwaliłoby cały kalendarz i tu znów kłania się sytuacja
że te mecze były w różnych miejscach. No bo jeżeli byłoby to w jednym kraju, no to okej, można ten mecz odłożyć, można to trochę inaczej zorganizować, można kalendarz rozpisać nieco inaczej. Myślę, że nikt nie miałby nic przeciwko, patrząc na to, jaka to była sytuacja, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli potem zmienia się, czy przelot kogoś, tak? Czy powiedzmy zmienia datę jakiś mecz fazy pucharowej, no to wtedy to już powoduje komplikacje, a więc... Jeżeli, no tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wszystkie inne Mistrzostwa Europy będą organizowane w jednym miejscu, więc ja tutaj nie doszukiwałbym się chyba aż takiej afery, jeżeli faktycznie strona duńska, jeśli dobrze pamiętam, zdecydowała, żeby ten mecz dokończyć. Popraw mnie, jeśli się mylę, chyba też była taka sytuacja, że Eriksen się połączył właśnie z kolegami online i też ich namawiał, żeby dokończyli mecz. Coś takiego chyba też czytałem. Się pojawiały takie głosy, że to też przemawiało za tym, że Duńczycy w ogóle podeszli do tej, no, trudno powiedzieć, czy to można nazwać rywalizacją. Choć, no mam nadzieję, tak jak wspomniałeś o tych błędach organizacyjnych, że w kilku miejscach ten turniej był rozgrywany, że organizatorzy no, poprawią te błędy, wyciągną odpowiednie wnioski, choć patrząc ogólnie z perspektywy roku, nie wiem jak ty, ale mnie martwi ten problem, czyli problemy sercowe piłkarzy. Kun Aguero na przykład. Też w meczu Barcelony chyba z Cadizem złapał się w pewnym momencie za serce i tak jak wiemy, musiał zakończyć karierę już. I tak, wielu, wielu. Przecież Piotr Zieliński chyba, ale on z kolei miał, z tego co wiem, problemy z oddychaniem. Ale w ogóle ten rok był jakimś takim naprawdę masakryczny pod względem tego, ilu sportowców miało aż tak poważne zdrowotne problemy. Tu wychodzi kolejny kamyczek do ogródka UEFA, do ogródka FIFA, do ogródka właściwie wszystkich, którzy organizują rozgrywki piłkarskie, że trochę chyba mam wrażenie, ludzie zapominają, że piłkarze... To też ludzie. Nawet dokładnie, nie powiedziałbym nawet porówno tego do zwierząt, no bo zwierzęta też się męczą, zwierzęta też mogą być chore, mogą mieć problemy z sercem. Piłkarze to nie są roboty, to nie jest, nie wiem, czy FIFA, czy Football Manager, gdzie możemy w każdej chwili, czy uruchomić coś ponownie, czy... nie wiem, przeskoczyć czas, tak, gdzie ci piłkarze się faktycznie regenerują i nie mają aż takich problemów, najwyżej się włączy konsolę, tak, to są ludzie, a przy takim nawale spotkań, jakie mamy, co też spowodowały Mistrzostwa Świata w Katarze, to, że są zimą, to też wymusiło w pewnym sensie to, żeby te rozgrywki się skondensowały, żeby te przerwy były krótsze, oczywiście nie mówię o takich absurdach, jakimi jest moim zdaniem przerwa w naszej polskiej pierwszej lidze, gdzie następne mecze są bodajże na przełomie lutego i marca. W każdym razie bardzo późno. Ta przerwa też jest troszkę zbyt duża, ale tutaj, tak jak już sami piłkarze, warto apelować o to, żeby tych spotkań jednak było mniej. To jest kolejny argument za tym, żeby mundial nie odbywał się co 2 lata, tak? No bo potem te kadry będą musiały mieć nie po 18 zawodników, tak? Tylko będzie potrzebnych 30 piłkarzy, załóżmy, żeby taki sezon cały rozegrać i będzie trzeba zrobić kolejny krok, a więc znów rozszerzyć liczbę zmian potrzebnych w spotkaniu, no bo 5 zmian to w ogóle jedna z najlepszych decyzji, jeśli chodzi o zasady piłki nożnej, jakie zostały w ostatnim czasie podjęte, o ile nie najlepsze, ale tych zmian potem też trzeba będzie wprowadzać więcej, żeby takie sytuacje potem się nie pojawiały, tak? No bo też pytanie na pewno, co jest powodem, no bo podejrzewam, że taki natłok spotkań mógł nie być jedynym powodem takich sytuacji, no ale też nie będę obwiniał czy trenerów, czy klubów, czy gdzieś tam prywatnych asystentów, zawodników o to, jak prowadzą piłkarza, no bo zapewne nikt nie chciałby na złość czy Aguero, czy Eriksenowi robić, tak, żeby gdzieś tam jakieś wady sercowe się pojawiały, ale tutaj naprawdę trzeba zadbać. To jest bardzo fajny kierunek, który podejmuje
Formuła 1 na przykład, to mi się bardzo podoba, że gdzieś te zmiany na korzyść bezpieczeństwa kierowców są podejmowane, mimo że są protesty, no bo wprowadzenie systemu Halo, o którym pisali, jeśli dobrze pamiętam, Lewis Hamilton, że jest paskudny, że jest brzydki, że mu się absolutnie nie podoba, ale potem w przypadku wyścigu we Włoszech uratował mu życie, tak? Więc gdzieś tam takie naprawdę głośne, duże rozmowy, spotkania na gruncie UEFA, FIFA, CONCACAF i tych wszystkich federacji, no, powinni się po prostu włodarze oficjele zebrać i naprawdę z lekarzami porozmawiać, jaki powinien być kierunek, żeby piłkarze po prostu byli w stanie przeżyć swoją karierę spokojnie pod względem zdrowotnym i potem, żeby to też nie odbijało się na ich zdrowiu po karierze, no bo przecież ograniczenie liczby treningów główkowych też się takie coś pojawiło, tak? I to też później pomaga zawodnikom, ale ja mam wrażenie, że jeszcze może być zrobione dużo, dużo więcej. Dobrym przykładem chociażby jest Premier League teraz. Przed naszym łączeniem do podcastu sam śledziłem mecz Leicester-Liverpool i tak patrzę w kalendarz, ci piłkarze grają teraz co dwa dni. I nie wiem, czy czytałeś, było to spotkanie też władz ligi z trenerami, też względy pandemii. Co zrobić? Bo jest taki natłok tych spotkań. Trenerzy nie wiedzą, co robić, bo z jednej strony są z wiadomych powodów uszczuplone kadry plus kontuzje, a tu trzeba grać co dwa dni. Nie co trzy, tylko już co dwa. A potem siedzi. Pamiętam, wejdę ci w słowo, jak całe życie myślałem, matko, oni grają co trzy dni, to jest już natłok, ale tak jak mówisz, co dwa dni, no to już jest masakra. No, a teraz tylko tak przypomnę, nasi trenerzy mówili, że mają problem z graniem co trzy dni, łącząc europejski puchary, no mówimy tutaj w większości o eliminacjach i o lidze. A co mają powiedzieć właśnie angielscy trenerzy, tak? Oni mają. Też zaglądam na to, jak tak urodził mi się trochę pomysł. Podejrzewam, że przez specjalistów w kwestii marketingu czy włodarzy lig byłbym zjedzony, no ale patrzę na składy Premier League 20 zespołów, Bundesliga 18, Serie A 20, La Liga 20, więc może, nie wiem, zmniejszenie liczby drużyn, trochę odpuszczenie tego, żeby faktycznie gdzieś ta elita była faktycznie elitą. Z drugiej strony zaraz ktoś się odezwie, dlaczego, nie wiem, czy takie Levante, czy Genoa, czy nawet Augsburg, tak, miałby nie mieć możliwości grania w najwyższej lidze. No, można na to spojrzeć z, myślę, co najmniej 3, 4, 15 różnych stron, ale nie wiem, czy to nie byłby głupi kierunek. Tylko wiesz, co może być taką przeszkodą? Pieniądze, tak? Oczywiście. Pieniądze, umowy sponsorskie, telewizja. Im więcej meczów masz w telewizji, tym większe masz wpływy od sponsorów, reklamy. No, nie muszę tobie tego tłumaczyć, no każdy to wie. I to jest taki główny problem. I to jest też dyskusja nie tylko światowa, ale też u nas często się pojawia właśnie temat, czy mamy zmniejszyć ligę, jak nasza liga, jaki to ma mieć kształt. No, sam wiesz, że co jakiś czas pojawia się ten temat, czy to w Polsce, w Niemczech, w Anglii, we Francji. Tylko nie ma takich osób odważnych, które takie drastyczne kroki podejmą, tylko się liczy pieniądz. Oczywiście, to jest też, tak jak mówiłem, no jedna z tych perspektyw, które trzeba wziąć na pewno pod uwagę w przypadku właśnie zmniejszania jakichkolwiek rozgrywek na też dwa, że pewnie piłkarze, myślę, że w zdecydowanej większości mają w swoich kontraktach zapisane, ile występów, powiedzmy, muszą mieć, potem z tego wynikają premie, potem z tego wynikają właśnie jakieś czy umowy sponsorskie, czy chęci zawodnika, żeby grać w takim, a nie innym miejscu. I powiedzmy, gdyby zamiast 38 spotkań było tych spotkań tam odpowiednio mniej,
no to też te kontrakty musiałyby wszystkie ulec zmianie, żeby je powypełniać, co też pewnie spowodowałoby duży dramat, jeśli chodzi o biurokrację. Księgowi musieliby tak naprawdę stawać na głowie, tak? Musiałoby się pojawić drugie, trzecie tylu księgowych, żeby to wszystko w jakiś normalny sposób ogarnąć. No ale tak jak mówiłem, no trzeba po prostu usiąść i zrobić to na spokojnie, ale porozmawiać, jaki kierunek sugerują ludzie, którzy na tym się znają, którzy znają się na zdrowiu, jaki kierunek proponują, żeby takich rzeczy było jak najmniej. Zostając w temacie pieniędzy, w tym roku zmienił się też właściciel Newcastle United. I od razu się pojawiły głosy o mocarstwowych planach tego klubu ze względu na wręcz niemożliwe możliwości finansowe. Jakie masz w ogóle nastawienie do tego projektu? Jaką widzisz przyszłość przed tym klubem? Bo mamy już Manchester City, tak? Kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, w Rosji był taki projekt Anży Machaczkała, gdzie, o ile dobrze pamiętam, sam Samuel Eto grał. I jaką widzisz przyszłość przed tym klubem? Bo już mają się też fajne nazwiska pojawić zimą, żeby ten zespół pozostał w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. No właśnie, miałem od tego zacząć, że warto by było najpierw pomyśleć nad utrzymaniem się w lidze. Jedno zwycięstwo po 19 meczach z Burnley, które jest 18. Okej, liczba meczów wczoraj też jest remis, skrajnie różna. Wczoraj remis z Manchesterem United 1-1. No ale to umówmy się, remis z Manchesterem United też jakimś tam wielkim osiągnięciem w tym sezonie nie bywa, bo czerwone diabły potrafią rozczarować. No ale przede wszystkim tak, no warto pomyśleć nad utrzymaniem. Pytanie, czy nazwiska, które będą skłonne przyjść zimą, bo też zastanawiam się, czy wielu dobrych piłkarzy skusi się na ofertę brzmiącą: słuchaj, chodź tutaj, dostaniesz pitos, ale będziesz musiał powalczyć o to, żeby się utrzymać. No dobra, jak wygląda sytuacja? No, 11 punktów po 19 meczach. Ja nie byłbym przekonany. Dochodzi cały temat, powiedzmy właśnie, nowych właścicieli, tego, skąd się biorą pieniądze, o tym nie chciałbym dyskutować, no bo to jest bardzo drażliwy temat i też myślę, że bardzo szeroki, też tak jak w wielu przypadkach mówiąc o pieniądzach, nie wszystko wiemy oficjalnie. Jeśli chodzi o, zakładając, że udałoby im się utrzymać, nie wiem też, czy właściciele będą chcieli od razu wpompować w to tak ogromne pieniądze, jak choćby w przypadku Manchesteru City. Nie wiem, czy przypadkiem nie byłby to kierunek taki, żeby zrobić z Newcastle po prostu solidnego średniaka i po prostu takiego, nazwałbym to brzydko, przepuszczacza zawodników, tak? Przychodzi piłkarz, pogra, wzrasta wartość, piłkarza żegnamy, więc to może się rozstrzygnąć na wiele sposobów, no ale pierwszym krokiem dla mnie jest utrzymanie się w lidze, bo spadek może oznaczać też kolejne problemy właścicielskie i nie zdziwię się, jak ta przygoda wcale długo nie potrwa. No to jest też kolejny temat rzeka, choć z tego co ja czytałem, większe nazwiska mają być chyba właśnie po utrzymaniu, a teraz w zimie mają przyjść piłkarze, żeby ten wynik wypracować. Mówi się, o ile się nie mylę, o takich piłkarzach jak na przykład Ross Barkley. Ale jednak to są też piłkarze, co w większości, co w swoich klubach nie grają regularnie. I to tutaj się pojawia pytanie, czy właśnie taki zlepek piłkarzy nie grających regularnie, czy jest w stanie na poziomie Premier League utrzymać zespół? I tak, i nie, bo to praktycznie każdy, niemalże każdy transfer jest ogromną zagadką, co wiemy po Leo Messi, który był transferem, patrząc, jakby pomijając zupełnie nazwisko, to był po prostu, jest po prostu transferem bardzo średnim. Nie ma takiego aż dużego wpływu na zespół, zwłaszcza w tak
takiej rzeczywistości Premier League, wracając do Newcastle. No to się może różnie potoczyć, bo od ligi angielskiej odbijało się wielu zawodników, zwłaszcza z takiego ligowego dżemiku, o jakim mówisz. Bardzo lubię to określenie swoją drogą. Więc no, pytanie, jak to poukładać dosyć szybko, no bo gdyby w tym momencie zajmowali czy 12 miejsce, 13, jak Southampton, czy Aston Villa, tak, czy Brentford, no to można by było myśleć troszkę bardziej optymistycznie w tej takiej najbliższej perspektywie, no bo wcale ta różnica nie jest taka duża. West Ham 31 punktów, Brentford punktów 20, więc szansa na to, żeby gdzieś tam doskoczyć do czołówki, jest ogromna. No, Newcastle w formie absolutnie nie jest, a więc ja zastanawiam się też, okej, no kibice są, tak, więc gdzieś tam kierunek kupowania takiego klubu jest jak najbardziej słuszny, jak najbardziej wskazany, bo jakieś podstawy do tego, żeby to budować, są, ale to się wszystko musi poskładać na boisku i na ławce trenerskiej musi też usiąść ktoś z topu, no bo tak naprawdę jeśli zachęcić nie tabelą, nie punktami, no to myślę najprędzej nazwiskiem trenerskim, ale to też musi być jakieś takie nazwisko, które budzi dużo więcej emocji niż Eddie Howe. A masz właśnie takiego kandydata, który mógłby się podjąć tego wyzwania? Tak na szybko? Nie, niekoniecznie. Powiem zupełnie szczerze, chociaż patrząc na choćby przygody w Bundeslidze, tak, no to być może gdzieś tam ten kierunek, czy Adiego Hütera, tak, może byłby to gdzieś tam w miarę słuszna perspektywa, no bo patrząc na to, jak wyglądają te zmiany trenerskie w Bundeslidze, no to za chwilę kilka nazwisk może być wolnych. Przechodząc dalej, bo już rozmawiamy blisko godzinę i tak jak ci wspomniałem przed nagraniem, no jesteś dziennikarzem, z którym na temat piłki ogólnie sportu można godzinami rozmawiać. Tylko ciekawe, czy ktoś będzie chciał tego słuchać, tego naszego wywodu kilkugodzinnego, takim ciągiem. Więc jeden z kolejnych takich tematów, myślę, że no trzeba też poruszyć wojaże naszych drużyn w europejskich pucharach. Z jednej strony mamy tą Legię, która zagrała w fazie grupowej Ligi Europy. Tym samym powrót do fazy grupowej tego zespołu po kilku latach. W samej grupie niespodziewane dwa zwycięstwa, ale ostatecznie nie udało jej się awansować dalej. I pytanie brzmi, jak oceniasz ogólnie te tegoroczne wojaże polskich klubów w europejskich pucharach w fazie eliminacji? Powiem ci zupełnie, że z tego okresu pamiętam niewiele, zupełnie mówiąc szczerze, bo to było dawno i nieprawda. Gdzieś tam pojedyncze czy wypady Rakowa, tak? Gdzieś tam przebłyski bramkarskie, no to tak, to się rzuca gdzieś w oczy, no ale ten sezon w Europie polskich drużyn, no to cały czas będzie jednak mówiło się o Legii, no bo umówmy się, jest to jedyny zespół, który w tej Europie tak naprawdę zagrał. Jak zagrał, no to już sam wspomniałeś, no nie udało się awansować do fazy pucharowej, ani spaść do Ligi Konferencji, a więc no ja będę zupełnie szczery, że dostosowali się po prostu swoim poziomem do tego, jak grają w Ekstraklasie zawodnicy Legii, też no wbrew może jakimś tam nadzieją i liczeniu na to, że będą punkty do rankingów, tak, że będziemy gdzieś tam mogli bić się o wyższe pozycje, no to ja, szczerze mówiąc, tym czwartym miejscem zaskoczony nie jestem i dla mnie nawet te 6 punktów gdzieś tam nie sprawia, że to jest odpadnięcie w żadnym stopniu, nie wiem, z nagrodą pocieszenia na koncie, tak, bo dwumecz z Napoli, które było absolutnie, totalnie, kompletnie poza zasięgiem, które bawiło się z Legią tak naprawdę jak chciało, czy ten mecz z Leicester w Anglii, tak, no to też po prostu pokazało, jakie Legia miała w tym sezonie wbrew nazwiskom, bo uważałem przed sezonem, że kadrowo no to jest absolutna czołówka i że to też to fajnie może wyglądać w Europie, no a rzut karny Tomasza Pekharta w meczu ze Spartakiem, no to i stracona bramka,
trochę jest taka wizytówka. No jeżeli ktoś by się mnie zapytał dzisiaj, jak radzi sobie Legia, jak wygląda Legia, no to po prostu puściłbym mu te dwie sytuacje, tak? Gola Bakajewa i rzut karny Pekharta. No to trudno się nie zgodzić, niestety, ale sam dobrze wiesz jako dziennikarz, że dziennikarze lubią gdybać. Więc ja bym się chciał z tobą tak pobawić w lekcie takie gdybanie. Patrząc teraz na te nasze polskie zespoły, o czołówce teraz myślę. Czy widzisz jakikolwiek zespół, który miałby realną szansę, żeby bić się w tych eliminacjach o fazę grupową jakichkolwiek rozgrywek, nawet o Ligę Konferencji? No to poszedłbym w Lecha Poznań, zdecydowanie, jeżeli oczywiście, no to już gdybajmy do absolutnego maksimum, jakiego tylko jest to możliwe, jeżeli byłby to ten Lech z najlepszych spotkań tego sezonu, no bo już widać, już tam powoli czuć, że będzie ten taki syndrom Lecha wprowadzony pewnie niedługo w życie, tak, że zaczną się kłopoty, zaczną się problemy, chociaż i tak wydaje mi się, że Lech w tym sezonie będzie mistrzem Polski, jeśli nie będzie, to straci ten tytuł w ostatnich, dajmy na to, trzech kolejkach, nie wcześniej, jeszcze będzie się liczył i gdzieś tam ta przewaga będzie drobna. Myślę, że Pogoń też potencjał ma na to, żeby pokazać się w pucharach. Raków nie. Powiem ci zupełnie szczerze, może cię zaskoczę, ale wydaje mi się, że Raków niekoniecznie, zakładając oczywiście odejście Marka Papszuna, ale to jest w żadnym stopniu nieprzesądzone, ale wydaje mi się, że będzie to bardzo podobny przypadek, jak pokazuje w tym sezonie Borussia Mönchengladbach, tak? Gdzie ten potencjał był, czy nawet niech to będzie RB Lipsk, tak? Który jest 10. w Bundeslidze po 17 meczach, tak? Po połowie sezonu, więc wydaje mi się, że będzie to ten kierunek, gdzie jest w połowie sezonu powiedziane, może też nieoficjalnie, może też trochę inna sytuacja, ale że trener Papszun, dla niego może być to ostatni sezon w Rakowie. Życzyłbym, żeby tak nie było, no bo zakładając, że trener Papszun zostaje w Rakowie i dalej jest to zaufanie na takim poziomie, na jakim jest, no to może Liga Konferencji się obroni. Ale właśnie ja myślę, że raczej patrzmy w tym kierunku. Lech do Ligi Europy może wejść. No, ale też raczej sugerowałbym, może nie pod względem finansowym, ale Ligę Konferencji, bo po prostu można o coś więcej powalczyć. Więc z perspektywy takiej czysto kibicowskiej, gra w fazie pucharowej, no to jest to kuszące. No nie wiem, jak ty, czy jakby spojrzysz na to z perspektywy kibica, no bo oczywiście wygrana, nagroda za wygraną, za punkt w Lidze Europa, co dopiero w Lidze Mistrzów, no to jest jakaś tam kolosalna, można powiedzieć, różnica, ale z perspektywy walki o coś więcej niż fazę grupową, no to sugerowałbym Ligę Konferencji i w tę stronę będę patrzył. Zgadzam się z tobą, bo też musimy patrzeć. Teraz jesteśmy na 28 miejscu w tym rankingu w najnowszym notowaniu. Więc ja bym szedł w ten najniższy puchar, gdzie mielibyśmy największe szanse, żeby uzbierać jak najwięcej punktów. I oczywiście zgadzam się z tobą, że Lech Poznań, ale też ja bym popatrzył może ta Pogoń, Liga Konferencji, być może Raków, tylko że boję się jednego. O czym zupełnie doskonale wiesz, ten nasz syndrom polskich klubów, wyprzedaż letnia i szukanie na siłę zastępców, zgrywanie od nowa zespołu. Ja sobie życzę, żeby chociaż w letnim okienku transferowym nie było wyprzedaży ani w Lechu, ani w Pogoni, ani w Rakowie, żeby oni poczekali do końca tych eliminacji. Może dokoptowali z dwóch fajnych zawodników do każdej z tych drużyn. No i kto wie, no do odważnych świat należy. No Raków pokazał tymi swoimi zasobami, że można zaskoczyć. Legia też ze szczęściem dostała się do Ligi Europy. No czemu nie? No,
Stworzono ten trzeci puchar właśnie dla takich krajów, mam takie zdanie jak my, żebyśmy w końcu się pokazali i powalczyli. Ale wiesz co, bo mam wrażenie, tu ktoś może akurat zareagować, dlatego chciałbym to wygładzić, że okej, mówimy o Pogoni Rakowie w kontekście Ligi Konferencji, że to jest ten kierunek, no ale z drugiej strony te drużyny innego wyjścia nie będą przecież miały, no bo właściwie tylko pierwsza drużyna może walczyć o Ligę Mistrzów i Ligę Europy, no ale to chciałbym zaznaczyć, że mówimy w kontekście potencjalnego wygrania Mistrzostwa Polski, może o Pogoni i o Rakowie, no bo raczej to będą drużyny, które skończą gdzieś w okolicach podium. Tak, zgadzam się. I przechodząc dalej, kolejny temat na mojej liście. Już tutaj nawiązałeś lekko. Złota piłka. No, spodziewaliśmy się, że jednak Messi. I właśnie zadam z innej strony takie pytanie. Co mogło zaważyć na taki, a nie inny wynik głosowania? Bo też znamy ten całą sposób głosowania, że dziennikarze z tych krajów wybierają. Co mogło zaważyć, że Messi, a nie Lewandowski, ta popularność Argentyńczyka, czy coś innego? W dużej mierze na pewno popularność. Z drugiej strony Copa America na pewno miała duże znaczenie, ale z drugiej strony wychodzę z takiego założenia, że no okej, no jeżeli głosują ludzie z całego świata, no to też nie wszyscy Roberta Lewandowskiego znają. Ja Bundesligi będę bronił jako człowiek, który męczy co weekend praktycznie tyle meczów, ile jestem w stanie obejrzeć, więc no jakby ja będąc na co dzień z tą ligą, no uważam ją za jedną z trzech najlepszych w Europie, ale z drugiej strony myślę, że tak jak dużo osób mówi, no w perspektywie całego świata, nie wiem, czy liga niemiecka jest tak rozpoznawalna jak choćby właśnie czy PSG, czy Barcelona, która to nawet już ostatnio na Twitterze dyskutowałem w kwestii tego, że Barcelona w Lidze Europy to jest fajny znak, gdzie zasugerowałem opinię, że patrząc na grę niekoniecznie, no ale zgadzam się z tym, że kibicowsko, fanowsko, no to zawsze fajnie mieć Barcelonę w swoich rozgrywkach, nawet lepiej od klubu, który gra dużo fajniej, dużo lepiej, więc ja myślę, że rozpoznawalność na pewno. Różnica punktowa nie była duża. 613-580, wygląda to całkiem w porządku. Nie wiem, czy Lewandowskiemu pomógłby, już teraz na pewno nie, krok pod tytułem transfer, no bo wydaje mi się, że raczej tak blisko, jak był w tym czy w zeszłym roku, raczej nie będzie. Boli gdzieś, może tak z perspektywy nawet kibica Bayernu ten zeszły rok, ale z drugiej strony, jeżeli teraz po takich dyskusjach ta złota piłka za 2020 byłaby wręczona, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to taka trochę nagroda na zasadzie, no słuchaj Robert, no bo prosili nas, to w sumie no głupio wyszło, no to ci jednak damy, no to trochę tak jak z powrotem Paulo Souza teraz do prowadzenia naszej reprezentacji, no byłoby to gdzieś tam logiczne, słuszne rozwiązanie, ale po tylu aferach, po tylu dyskusjach niekoniecznie. Wiesz, no śledząc samą tą galę złotej piłki, po tym jak Lewandowski dostał tą nagrodę dla najlepszego napastnika, no to już na 99% było wiadomo, kto dostanie złotą piłkę, tak? Choć też pojawiły się głosy, że hola, hola, Messi też gra jako napastnik, tak? Więc no tutaj, no co tu dużo nie, więcej powiedzieć. Wiesz co, to było uważam bardzo logiczny sposób rozstrzygnięte, no bo też chyba jakoś tak chwilę przed tą galą dowiedzieliśmy się, że takie nagrody jak dla najlepszego klubu i dla najlepszego napastnika będą wprowadzone, a więc Chelsea, a więc Lewandowski, Messi ze złotą piłką i jest tak naprawdę cała pierwsza trójka głosowania jest zadowolona. Jorginho, który jest trzeci, ma swoją nagrodę. Lewandowski, który jest drugi, ma swoją nagrodę. Messi, który jest pierwszy, też ma swoją nagrodę. Włosi
Mają, no nie tylko Jorginho, mają Gigiego Donnarumę z nagrodą Lwa Jaszyna, tak? Więc jakby wszyscy, którzy coś osiągnęli w tym roku, dostali swoją nagrodę, ale ja cały czas apeluję, tak jak apeluję co roku, nie bierzmy złotej piłki na poważnie, błagam, naprawdę, bo już chyba wystarczająco dużo zostało pokazane ze strony wręczających ją, że ta nagroda nie zasługuje na szacunek. Ja wracam, 2013 rok, Franck Ribéry, 2014 rok, Manuel Neuer, to są dla mnie z perspektywy, no to okej, kibica Bayernu, tak? Ale myślę, że i patrząc szerzej, nagrody, które powinny zostać wręczone. Z kolei Luka Modric ze złotą piłką, też jakoś mi to bardzo nie pasowało. W tym roku, powiedziałem to już jakiś czas przed złotą piłką, ale za 2021 rok ja bym w ogóle złotej piłki nie wręczał, bo moim zdaniem nie było indywidualnie zawodnika, który tak naprawdę mógłby ją dostać, no bo Lewandowski miał gorszy rok niż powiedzmy ten 2020, tak przynajmniej mnie się wydaje, mimo że również był to rok kosmiczny, no ale właściwie chyba nikt nie miał aż takiego wpływu na swój zespół, żeby taką nagrodę indywidualną dostawać. No ale mniejsza, no nie bierzmy złotej piłki na poważnie ode mnie dla państwa. W tym roku doszło jeszcze do wyborów w PZPN-ie. Nie będziemy się na ten temat długo rozwijać, dlatego chciałbym się cię zapytać, czego możemy się spodziewać od działań nowego prezesa Cezarego Kuleszy? Ja myślę, że zacznę od tego, jeżeli miałbym oceniać jego poczynania, bo tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam przed nagraniem, ja raczej staram się nie wgłębiać gdzieś tam w takie decyzje, jakie są podejmowane, bo uważam, że jestem po prostu na niektóre z nich za głupi, żeby do końca wiedzieć, jakie mogą mieć znaczenie. Ja raczej patrzę na to, co potem dzieje się, czy z polskimi klubami, czy z tym słynnym, mitycznym szkoleniem, czy potem jak to w kadrze wygląda. No zadanie ma prezes Cezary Kulesza teraz przede wszystkim, jak ogarnąć sytuację z selekcjonerem, no bo teraz tak naprawdę w najbliższym czasie żadne inne decyzje aż takiej wagi, wydaje mi się, przynajmniej krótkoterminowo, nie mają, a więc tutaj no, trzeba po prostu podjąć dobrą decyzję i wierzę, że ta decyzja dobra zostanie podjęta. Co będzie później, zobaczymy, będziemy oceniać, jeśli mnie zaprosisz za 12 miesięcy. Ja mam nadzieję, że będzie okazja, żeby cię zaprosić trochę szybciej niż za 12 miesięcy i to nie jeden raz. Ale już tak kończąc to nasze podsumowanie, patrząc na ten cały 2021 rok, kto cię tak zaskoczył na plus, jeśli chodzi o piłkarzy? Patrzę nie tylko na Polskę, ale ogólnie. Oraz na klub. Czy możesz właśnie kogoś takiego wyróżnić, patrząc na cały ten rok? No to jest bardzo trudne pytanie mi zadajesz, mimo że okej, wiedziałem, o co będę wypytywany. Na plus, jako że koszula bliska ciału trochę Freiburg, to co się dzieje z Freiburgiem, jestem jestem zaskoczony pozytywnie Arsenalem, że są na tym swoim legendarnym czwartym miejscu, ale wygląda to całkiem uczciwie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Radomiakiem, o którym zmieniłem w ogóle w ostatnim czasie opinię, bo byłem święcie przekonany, że w przyszłym sezonie Radomiak będzie drugą wartą Poznań i będzie gdzieś tam, jak to ktoś ładnie określił, będą bronić się przed utrzymaniem. Ale wydaje mi się, że jest to klub bardzo fajnie prowadzony i gdzieś tam jest potencjał do pozostania w, myślę, że górnej części ekstraklasy. Jeśli chodzi o indywidualne zaskoczenia, powiem szczerze, że chyba jakichś tam ogromnych nie mam. Zasadniczo tak, żeby z marszu, z biegu wymienić, niekoniecznie. Może skrzydła w Bayernie, które myślałem, że będą funkcjonować dużo gorzej. Może Thomas Müller, który jest wiecznie młody, wiecznie piękny i wiecznie
absolutnie moim ulubionym piłkarzem w skali światowej, w skali historycznej równa się tylko z Mario Gomezem i z Ronaldinho, moja trójka ulubionych piłkarzy, ale tak, żeby indywidualnie wymieniać, to tak jak tobie mówiłem, no praktycznie to samo przy złotej piłce, że nie ma specjalnie zawodnika, który zasługiwałby na indywidualne peany. Nawet Erling Haaland, uważam, że on mnie bardzo negatywnie zaskoczył tym, że radzi sobie jeszcze tak dobrze i powiem to głośno i z tym się dużo osób nie zgadza, ale zobaczycie Państwo, Erling Haaland się skończy niebawem. A czy ktoś Cię rozczarował z piłkarzy, z klubów? Legia. No to wiadomo, że jest to rozczarowanie, choć gdzieś tam personalne odczucia względem ich wyniku zupełnie odsuwam. Jeszcze tak patrząc na naszą ekstraklasę, Śląsk Wrocław, który wydawało mi się, że będzie liczył się trochę poważniej w tym momencie, po 19 meczach w walce o czołowe lokaty. Negatywnie oczywiście Gladbach, Wolfsburg, Lipsk, no bo umówmy się, że można było się spodziewać więcej. Czy jeszcze ktoś mnie negatywnie? Barcelona, ale nie wiem, czy możemy tutaj mówić o dużym zaskoczeniu. Raczej chyba... Chyba nie. Chociaż ja trochę zmieniłem podejście do Barcelony, mogę ci powiedzieć, bo ja nigdy nie byłem takim fanem hiszpańskiej piłki, ale ostatnio zacząłem oglądać Barcelonę z jednego powodu. Bo ja widzę jeden plus w tym ich całym kryzysie wizerunkowo-finansowo-sportowym, że młodzież tam gra. Coraz częściej stawiają na młodzież. O ile dobrze pamiętam, w tym sezonie już zagrało 37 piłkarzy, z czego chyba 19 z rezerw. I ja obserwuję ten zespół właśnie dla Gaviego, Nico, dla tych młodych zawodników, bo to jest taki plus, że okej, nie ma kasy, to postawmy na młodzież. No i w kilku przypadkach ta młodzież daje radę. Pamiętajmy, że jeszcze kontuzjowany jest Fatu czy Pedri. Jak oni dołączą do tej młodzieży, tutaj też trener Barcelony narzeka trochę na przepisy, bo tam chyba w przepisach jest takie coś, że chyba 8 piłkarzy z 11 muszą być przypisani do kadry pierwszego zespołu, a większość tych piłkarzy, z których chce korzystać Xavi, jeszcze są przypisani do rezerw. Więc powiem ci, że ja tutaj taki mały plusik daję przy Barcelonie. No chyba też z konieczności tak robią, a nie z większej wizji. No ale zobaczymy, do czego to doprowadzi. No jeżeli uda się utrzymać ten kierunek i faktycznie dojdą do wniosku, że wszyscy są w stanie sobie poradzić, no bo tak jak mówiłeś, trochę na pewno jest to sytuacja wymuszona, ale to faktycznie może być nowe pokolenie Barcelony. I jeżeli uda im się odbić z tego, nazwijmy to, drobnego, szeroko pojętego kryzysu, jeżeli faktycznie wyjdą na prostą, no to okej, Barcelona znowu może być groźna. Ja zapomniałem jeszcze o jednej drużynie, która zaskoczyła pozytywnie. To na pewno Ajax w Lidze Mistrzów i Sebastien Haller, bo tutaj absolutnie indywidualnie warto go wyróżnić. I Szeryf Tiraspol, przecież taki znany i lubiany przez polskich kibiców. No co tu więcej dodać? I takie ostatnie pytanie, już kończąc ten nasz wywód prawie ponadgodzinny. Jaką masz prognozę na ten 2022 rok? Wielu kibiców by zapytało, wygramy balarze? I też dołączając do tego pytania, czego możemy się spodziewać po europejskiej piłce w przyszłym roku? No to zacznijmy może od tej polskiej. No to wydaje mi się, że tutaj
może życzenia, tak z okazji nowego roku, to życzyłbym mentalności zwycięzcy, szczerości i wiary w swoje możliwości, żeby to, o czym mówił Paulo Sousa, faktycznie się spełniło i faktycznie miało miejsce, bo będę to powtarzał. To, co mówił Paulo Sousa, naprawdę miało dużo sensu i jeżeli to zostanie wprowadzone w życie, będzie sympatycznie, tak? Życzyłbym takich transferów, jakie zrobił Lech Poznań, takiej kadry, jaką ma Lech Poznań w perspektywie polskiej, bo to jest fajny kierunek, żeby faktycznie też było dużo młodzieży, bo są okej, młodzieżowcy w naszej lidze, ale przeglądałem ostatnio statystyki, 6 młodzieżowych bramkarzy, jeśli się nie mylę, wystąpiło w tym sezonie w Ekstraklasie, z czego 2 w Legii, no to też wydaje mi się, że trochę z konieczności i z braku Artura Boruca, tego, żeby było jak na kraj, który bramkarzami podobno stoi, żeby było tych więcej bramkarzy. Jeśli chodzi o europejską piłkę, to wydaje mi się, że czeka nas na pewno ekscytująca końcówka sezonu, bo mówiąc szczerze, jestem, nie ukrywam, na tę drugą część, na te wszystkie fazy pucharowe, na dokończenie rozgrywek, nieco pokuszę się o stwierdzenie, podniecony tym, co nas czeka, ale z drugiej strony zastanawiam się, co będzie z mundialem, jak ten mundial faktycznie w perspektywie najbliższego czasu i tego, o czym rozmawialiśmy, tych kwestii zdrowotnych, przemęczenia piłkarzy, jak to wpłynie, ale wydaje mi się ostatecznie, patrząc czysto na sport, no bo o tym mówimy, na tym się skupiamy, może to być fajny turniej, jeżeli wszystko zatrybi, jeżeli faktycznie te zespoły pojadą i ci piłkarze, którzy mają pojechać, tam się zjawią, nie będzie żadnych nieprzewidzianych sytuacji, sportowych oczywiście, zaznaczam po raz kolejny, to może być fajny turniej, ale tak samo jak Euro po całej Europie, tak samo wydaje mi się, że mundial zimą to raczej taka jednorazowa rzecz, jednorazowa sprawa, ale będzie fajnie, no bo wydaje mi się, że i tak jest chyba coraz bardziej ekscytująco i tak te wszystkie zmiany, które się pojawiają, czy bramki wyjazdowe, 5 zmian, to wszystko kieruje nas gdzieś tam w taką całkiem fajną perspektywę, że będzie tych nazwisk coraz więcej, będzie dobrze. Oby było dobrze. Janku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za całą rozmowę i za poświęcony czas, bo tutaj rozmawiamy blisko 1,5 godziny. Mam nadzieję, że nie ostatni raz i niedługo przy jakiejś okazji się jeszcze raz połączymy, żeby omówić najnowsze wydarzenia z piłki nożnej, krajowej lub światowej. Więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Moim gościem był Jan Sławiński z TVP Sport. Dziękuję bardzo.